Cześć, z tej strony Rainer. Witam w kolejnym odcinku z gry EARF 2150 Lost Souls. Kto już widział odcinek z tej gry dotyczący misji Lunar Corporation, to już możliwe, że zapoznał się teraz z tą produkcją. Zresztą to jest pewnego rodzaju klasyk. Stara gra, w którą kiedyś się grało, tak? Teraz już nie jest tak popularna. No, w każdym razie zajmiemy się kampanią ED, Eurasian Dynasty. Czy będzie z tego seria? To jest naprawdę trudno powiedzieć. Kwestie czasowe, między innymi, sprawiają, że trudno jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat, no nie? Praktycznie nagrywam tylko weekendy. I to też będzie zależało, czy mam coś do roboty, czy nie na weekend, więc zobaczymy. Mogę spróbować i możliwe, że spróbuję zrobić z tego serię, no nie? Ale jeżeli tak, to odcinki będą pojawiały się raczej dość nieregularnie, niestety. Zobaczymy, zwłaszcza też, że nagrywanie ARF-a nie będzie takie proste, bo gra jest stosunkowo trudna. Nie uważam się za mistrza strategii, tym bardziej tej gry. No, potrafię być może dobry, ale to jednak ARF jest ciężką grą naprawdę, zwłaszcza Lost Souls. No. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Co jakiś czas pewnie jakieś odcineczki będą, ale tak jak mówię, nie nastawiałbym się, że to będzie jakaś regularna seria. Może by postaram się zrobić dużo, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy w praktyce, prawda? No więc, ale nie przedłużając, zacznijmy może od Eurasian Dynasty, na początek weźmiemy. Wydaje mi się to w miarę dobry wybór. Nie powinna być aż taka trudna ta kampania. Zresztą poziom trudności rośnie progresywnie, nie? Czyli kampania LC, UCS powinna być trochę trudniejsza. No ale pierwszy odcinek z LC to był bardziej taką jakby prezentacją gry. A teraz zobaczymy, jak to będzie. No więc tak, zaczynamy. Jeszcze trochę przyciszę, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę za głośno. A więc archiwum rozmów Eurasian Dynasty. Car Władimir II. Nasze promy kosmiczne już wkrótce będą gotowe do startu, generale. Trwają ostatnie przygotowania. A wy i wasz oddział specjalny zadbacie o to, aby wojska UCS lub LC nie przeszkodziły nam w tym. Tak jest, towarzyszu carze. Jesteśmy gotowi. W każdej chwili możemy przystąpić do akcji. Bardzo dobrze. Dalsze instrukcje otrzymacie w odpowiednim czasie. Stąd kontaktuję się z wami. Odmaszerować. Ok. Opcje. Gdzie to jest? Dźwięk. Dobrze, jakoś tak. Dostosujmy tutaj. Jeszcze posprawdzamy, dobra? Jak to wypadło. Muzyka, okej. Uwaga. No, chyba jest w miarę, co? Jeszcze najwyżej muzyczkę troszeczkę przyciszę. Rzeczywiście, wydaje mi się, że jest dość głośno. A może odrobineczkę... jakoś tak. Dobra. No jest tak, nasza główna baza. Transporter dotarł na miejsce. Powiadomienia też są troszeczkę za głośno, muszę jeszcze to trochę przyciszyć. Komunikaty pojazdów, komunikaty budynku, dźwięki interfejsu, jakieś środowiskowe dźwięki. No dobra. To jest nasza rafineria. Jeżeli ktoś nie wie, to każda frakcja ma inny sposób wydobycia surowców, tak? ED wydobywa za pomocą kopalń, które transportują surowce do rafinerii. Niestety to nie może być tak, że to będzie sobie tak przylatywać tędy ładnie. O! Niestety, potrzebujemy sobie do tego pojazdy transportowe. LC ma kopalnie, które bezpośrednio wydobywają surowce. No a UCS używa małych pojazdów, które magazynują to i dostarczają to do rafinerii. Czy mam jakieś wynalazki? Używam wersji ze Steama, w której niestety tłumaczenie nie jest w pełni, jak widać, Translator, SED, Mortar, Mobart. Nie jest niestety w pełni funkcjonalne, że tak powiem. Ale cóż, no... Ma się to, co się ma, prawda? Kurczę, no mam akurat to, nie będę narzekał. No. Dla mnie to nie jest jakiś duży problem. W każdym razie tak, to jest artyleria. Przyda się opracować później. No tak, większość rzeczy jest, nie wiem, laski, tylko panel produkcyjny. Większość rzeczy jest same kradą, dobrze przetłumaczona. Okay, mamy nasze pamiry.
A możemy sobie teraz dodać do listy Pamir dwulufowy, model D, możliwy, chyba najlepszy model, tak mi się wydaje, 240 HP, czy wytrzymałość, pole siłowe broniące przed obrażeniami energetycznymi i pancerz, który niweluje obrażenia od broni konwencjonalnej. No, dobry, lekki pojazd. A może w trakcie, nie, to już zawczasu zrobię, wiecie, sobie parę jednostek, zanim zejdziemy do misji, zanim zaczniemy misję. Taiga jest bardziej pojazdem wsparcia, Syberia jest, powiedziałbym, bardziej pojazdem bojowym. Zrobimy sobie Syberię z laserami i Syberię z działkiem. Pamir, zaraz, mam tylko działo, tak, nie mam jeszcze broń żadnej przeciwlotniczej, jeszcze jednak wejdę w te wynalazki, mamy... To jest chyba obrona antyrakietowa, a to jest chyba zwiadowca. Ale czy te jednostki są nam jakoś potrzebne, to mi się nie wydaje. Dobra, to przejdźmy do misji. Save jakiś tam. Już widzę jakieś to save, jakieś stare, no nie pamiętam kiedy to było. Chyba grałem kiedyś. Kampania ED. Zrobimy tak. Finlandia. W związku z tym, że jest to gra naprawdę trudna, będziemy grali na normalu. Na łatwy może nie będę schodził, ale na pewno nie będę grał też na trudnym. No więc zacznijmy pierwszą misję. Kurczę, no niestety filmiki nie działają. A szkoda, naprawdę coś świetnego chciałem wam je pokazać. Kiedyś wydaje mi się, że dało radę je odpalić, ale... No to jest losowe, nie? Bądźmy szczerzy, to jest stara gra. To jest gra z 2001 lub 2002 roku, nie? Więc nie wszystko dobrze działa na Windowsie 10. Były update'y do kart graficznych też i tak dalej, więc najprawdopodobniej coś sprawiło, że filmiki nie będą się odpalały. Szkoda, bo te filmiki były naprawdę dobre i klimatyczne, ale postaram się jakoś może inaczej wprowadzać w misję, bo trochę to pamiętam, tą grę, nie? Więc postaram się może jakimś takim moim monologiem wprowadzać. W każdym razie przejrzymy sobie rozmowę cara Władimira II z generałem Fedorowem, w którego wcielamy się my. Generale, potrzebujemy jeszcze surowców do budowy elektroniki na promach. W pobliżu waszej bazy głównej zlokalizowaliśmy następne bogate złoże surowców, które zajęło już LC. Usuń ich stamtąd. Oczywiście, towarzyszu carze. Podajcie mi tylko współrzędne tego obszaru, a surowce są nasze. Bardzo dobrze, współrzędne obszaru... No, współrzędne... To teren Finlandii? Zgadza się. Bądźcie ostrożni. Skandynawia znajduje się w silnych rękach LC. Ponieważ nie możemy w tej chwili przeprowadzić ofensywy, wy musicie zdobyć te surowce. Oczywiście, natychmiast zostaną podjęte konieczne kroki. No. Cele misji. Mamy zniszczyć bazę LC. To jest właśnie baza LC, którą musimy zniszczyć naszym niewielkim oddziałem uderzeniowym. Okej, nie będzie to łatwe. Mamy trzy dostępne przejścia tutaj. No. Niestety nie ma tego filmiku wprowadzającego, ale... Ja postaram się zrobić... O, okej, kolejne archiwum. No dobra, przeczytajmy. Generał Fedorow, co wykazują wasze loty zwiadowcze? Baza LC od południa jest silnie wzmocniona. Nie możemy przeprowadzić ataku od tej strony. Brakuje nam do tego odpowiednich środków. Co proponujecie? Jest jedna zawija ścieżka na północny zachód od naszej obecnej pozycji, która prowadzi na tyłach obrony prosto do bazy wroga. Na tym odcinku LC zaniedbała obronę. Jeśli dostalibyśmy się tą drogą do bazy i zniszczyli źródło energii, to myślę, że mamy duże szanse. Dobrze, bierzmy się do roboty. No i ogólnie, jeszcze sprawdzę, jakość grafiki, może mi się uda to trochę poprawić, detale, zasięg widzenia, korekcja, gamma, świecenie kolorów, strożki światła, też cienie terenu, bierzemy oczywiście, ukryj detale, strożki światła, mgła. No cóż, no więcej nie wyciśniemy z tej gry. I'm sorry, rozdzielczość też jest jaka jest, no ale gra jest świetna mimo wszystko. No więc okej, teraz moje krótkie wprowadzenie. Więc ED buduje te promy kosmiczne, tak? Bo Ziemia, jak wiemy, niedługo może zostać całkowicie zniszczona, może umrzeć. Więc to się wydostać z Ziemi, no i potrzebuje surowców, tak? No więc musimy się dostać tu i zniszczyć bazę LC. Kiedy te surowce lecą, więc na chwilę zatrzymałem w opcję. No, więc musimy zdobyć te surowce. Skandynawia, tak jak przeczytaliśmy w tym archiwum, znajduje się w rękach LC. Nasza ED, Eurusia Dynasty, kontroluje większość Europy Wschodniej i Azji. No i na razie nie potrzebujemy tych surowców i weźmiemy je sobie siłą. No więc tak, zaczynamy od tego, że mamy tutaj do dyspozycji lekkie pojazdy i ciężkie, właściwie czołgi. To są
czołgi ciężkie Kaukazy, zrobię sobie z nich grupę pod jedynką, zmienię też im zachowanie na zaawansowane pojazdy bojowe. To daje więcej opcji, nie? Po prostu. No i zrobimy tak. Wolny ogień. Niech jest. Wolny ogień, światło auto. Manewruj. Trzymaj pozycję. O to mi chodziło. Wysyłamy na początku tylko Kaukazy. Dlaczego, ktoś się zapyta? Ponieważ mają pole siłowe. I to ciężkie czołgi, czyli se poradzą z jednostkami LC. Pamiry są lekkie czołgi, robią dużo obrażeń, ale niestety... Czekamy na dwójeczkę. Niestety Pamiry są lekko opancerzone i nie mają pól siłowych, dlatego są łatwym celem dla LC. Też zmienimy wam zachowanie na zaawansowane pojazdy bojowe. Manewruj, trzymaj pozycję. No widzicie, zaczynają nas atakować LC, które używają broni energetycznej. Kaukazy mają pole siłowe, więc bez problemu sobie poradzą z bronią energetyczną LC. Natomiast Pamiry nie mają pól siłowych, zostałyby bardzo szybko zneutralizowane. Poza tym LC używa prądu, co jest bronią energetyczną, dlatego pancerz Pamirów, chociaż potężny, 75%, nie będzie miał znaczenia. Będziemy otrzymywali pełne obrażenia. Broń energetyczna ignoruje pancerz, innymi słowy. Dlatego są potrzebne pola siłowe, a te Pamiry to najwyraźniej to są stare modele. Tak, Pamir TT-100, tak? TT-100, no, czyli D. Czyli to są stare pojazdy. Nie mają pól siłowych, nie mają pełnego HP. Bo jak widzieliście, możemy produkować Pamiry, które mają 240, a te mają tylko 180. Więc to są stare modele. Jeszcze chyba troszeczkę tą muzykę przyciszę. O! O, okej. LC też są opancerzone, te ich pojazdy, ale... Nie tak bardzo jak nasze czołgi. Ok, wycofamy tamten uszkodzony na tył. A jak widać, godzina się robi późna. Wydaje mi się też, że tutaj z rozdzielczością coś jest jeszcze nie do końca tak, jak być powinno, ale... Coś niewiele da się na to poradzić. Do dostania się do bazy LC... Żeby dostać się do bazy LC są trzy drogi. Tak naprawdę, nie dwie, są trzy. Jest droga frontalna, która jest bardzo mocno ufortyfikowana. Ona idzie mniej więcej chyba tutaj, albo na prawo, nie? Jakoś tutaj idzie. Możemy dostać się tędy, ale tutaj jest mnóstwo fortec i tak dalej. Też da się jakoś pójść w góry i jest całkowicie wolna droga i da się dostać od tej strony, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, zobaczycie dlaczego. No i można dostać się tą ścieżką, o której nam mówi pilot, czyli w lewo. Po drodze będziemy likwidowali no, całą masę lekkich pojazdów LC, no ale cóż, nasze Kaukazy sobie poradzą, a nasze Pamiry zostawimy do ataku na bazę. Myślę, że to dobra strategia, no więc poruszajmy się powoli na północ. Nie no, ta gra jest naprawdę świetna, ta grafika, tutaj światła są, nie, pełne 3D, chociaż stara grafika, to powiedzmy wtedy to było szałowe. Bo... Okej, okay. Niszcz, 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 romp, kurcze, tarcze idą, widzicie, dobra. Okej, okay, wycofa się na tyły trochę. A dajmy te sprawniejsze czołgi. Plutonu nie będę formował z nich, bo no, jest taka opcja ogólnie, nie, tutaj, że można sformować pluton, czyli tak jakby dodatkowo grupę. I da się wtedy stosować jakieś rozkazy dla plutonów, ale ja nie będę tego robił, bo wtedy tracę kontrolę nad pojedynczymi jednostkami, tylko kontroluję cały pluton, a czasami trzeba... robić tak zwane mikrowanie, tak, czyli że biorę jedną jednostkę na przykład w trakcie walki i ją wycofuję. A jak będzie pluton, to nie będę mógł coś takiego zrobić, więc rezygnujmy z takiej opcji. No dobra, no poruszamy się dalej. Dalej. Okej, momencik, tylko czekajcie. Ta rozdzielczość mnie trochę wkurza rzeczywiście. Spróbuję coś zrobić, mam nadzieję, że to poprawi. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku. U mnie na pewno będzie tutaj, jak gram, ale na filmiku może nie. Ale za moment, najpierw załatwimy tych LC. Moje, no ale ich jest, kurde. A, ten zaraz straci pole siłowe. Okej, daliśmy radę, dobra. Spróbujmy. Okej, jest. Dobra, okej, udało się. Udało się automatycznie dopasować ekran, czy ekran gry, że tak powiem, do ekranu monitora, bo miałem przycięty kawałek
kawałek, chociażby godzina i kompas były trochę przycięte, więc... To już to stara gra, nie? Cóż, no, niestety tak to będzie chodzić. No i dlaczego uderzamy od tej strony? Otóż dlatego, że tu są artefakty. Czyli tu są takie jakby... Trudno powiedzieć, co to jest. No, nazwijmy to po prostu artefakt. W każdym razie te artefakty dają, leczą nam... Uzupełniają nam HP, a te tutaj uzupełniają nam amunicję. I one się odnawiają. A jak widzicie, właśnie amunicja nam się kończy. Chociażby ten czołg ma już tylko 54 naboje i nie mamy jak jej odnowić, nie? Po prostu w tej misji. Więc tak trochę słabo. No ale po to są te artefakty. No i będziemy musieli po prostu uderzać, wycofywać się, uderzać, wycofywać się. I tak wiecie, kontynuować to, aż rozrąbiemy obronę LC i wjedziemy do ich bazy. Okej, który jeszcze potrzebuje? Dobra, to wykorzystajmy wszystko. Artefakt zabezpieczony. Dobra, wjeżdżaj tutaj. Artefakt zabezpieczony. No dobra, okej, mamy wszystko. Pamiry też niech podjadą. Czy czołgi lekkie? A tak. Dobra, okej, odblokowałem. Bo trochę większe przejście. Dobra, teraz będzie taki moment, że tak powiem, ala kluczowy. Dość trudny. A, mam tych sejbów, trzeba będzie trochę porządek zrobić. Dobra. Ty się trochę cofnij. Spróbujemy zaatakować tą bazę LC. O, dobra, mam nadzieję, że dam radę. Ale nie będzie to łatwe. Okej. Okay. Dobra, atakujesz bastion. Tłuc, 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 kurde, tłuc. Tłuc, rąbać. Ale to jest wytrzymałe, kurna. Prawda. Dobra, udało się. Musimy jeszcze zdjąć ten bastion tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Wycofuj się. Dobra, Kaukazy w tył i Pamiry wchodzą powoli. Dobrze, dobrze, tłuc. Cofasz się. No, udało się. O! Niedobrze, ale okej, na straty Pamirów możemy sobie pozwolić, bo to są lekkie czołgi, na nich nam aż tak bardzo nie zależy. Nie chcę stracić Kaukazów. No okej, jak widać, załatwiliśmy pierwszą grupę jednostek LC. Coś czuję, że ich jest tam więcej trochę, wiecie, tych jednostek LC. No ale powiedzmy, że jakoś się udało. Co teraz robimy? Teraz uzupełniamy amunicję. I zrobimy drugie uderzenie. Musimy pozbyć się energii w ich bazie, żeby odciąć zasilanie w budynkach. Dobra. No, uzupełniać amunicję. No. Artefakt zabezpieczony. Artefakt zabezpieczony. Artefakt no i super. Dla was niestety zabrakło. Za moment się wami zajmiemy. Artefakt zabezpieczony. No i dobra. Super. Czy któryś był... A tak, ten jest uszkodzony. Można go naprawić jeszcze. Artefaktem naprawczym, że tak powiem. Artefakt naprawczy. No dobra, no. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, no. Tak w sensie, wiecie, z takiej perspektywy nie to, że gra, tylko tak jakby próbować jakiejś logiki, nie, się doszukać, że jakieś takie lore. No, no to tak trudno powiedzieć dokładnie, co to jest, no ale... No artefakt, no, niech będzie artefakt. O, powiedzmy, że to są amunicja i takie tam, które nam dostarczają ED właśnie na cel, właśnie w celu, wiecie, przeprowadzenia tej operacji, nie? To zaopatrzenie, które nam dają, o tak to jest. Okej, okay. O, cofać się, cofać się, cofać się, cofać się, cofać się.
idą, idą. Dobrze, dobrze, automatycznie strzelają. Dobrze, dobrze, cofać się, cofać się, cofać się. Ten jest w słabym stanie, musimy go wycofać. Dasz radę. Cofaj się. O nie, no, cofaj się. Kościół, cofaj się. Masakra to jest trochę. Tutaj, co tu się dzieje? No więc tak jak mówiłem, Kaukazy to będzie tutaj nasza siła przebicia główna. Wy macie amunicję, ty masz mało, też masz mało. Znaczy ta mysz trochę tak chodzi, szczerze mówiąc, no powiem wam... Zabezpieczony. No, wyrażę się tak, nie tak płynnie jakbym chciał chodzi, no. Co poradzić? Jest to stara gra i nie ma co... Nie ma co narzekać, no chociaż przyznam, że są tutaj rozwiązania naprawdę świetne w tej grze, że nawet niektóre nowe strategie nie mają takich, tak uważam. No ale cóż... Chodzi jak chodzi. No i chyba produkują te jednostki, trzeba się pozbyć koniecznie tych... elektrowni. Nie niszczcie baterii, nie ma co niszczyć baterii, rozwalcie tylko te. Dlaczego? Bo baterie same się niszczą, jak zniszczycie elektrownię. Oczywiście wasze jednostki będą automatycznie strzelać, no ale... I co, LC? Chcecie tutaj wdać się w walkę z ciężkimi czołgami? Naprawdę? To źle się dla was skończy, szczerze mówiąc. Nasze drogie panie. Panie, no bo LC to są głównie... przywództwo i w ogóle żołnierze, też to są głównie kobiety. Nie wiem dlaczego, w sensie z perspektywy lore tak jest. Nie zagłębiałem się aż tak bardzo. Otworzyć ogień. Ale tak jest, no. Ciekawy pomysł. Może coś jak Asari z Mass Effecta troszeczkę. W sensie one są niby bezpłciowe, ale jednak wyglądają jak kobiety, mają instynkty macierzyńskie i zazwyczaj chcą być nazywane jako one. No, przez innych, więc... Więc można powiedzieć, że to kobiety jednak. Dobra, tutaj tłuc. No i nam się amunicja kończy i chyba pora na uzupełnienia. Pamiry też zaraz wjadą do akcji. A, widzicie? Nie mamy zasilania, co? Nie ma. Fabryki nie pracują, nie ma zasilania. Wszystko stoi. A niedługo się dobierzemy do tych cennych surowców. Mamy jakąś technologię jeszcze? Nie, no. Zastanawiam się nad opracowaniem tej artylerii i chyba to zrobię, wiecie. Tak, artylerię opracujemy, przyda nam się, zdecydowanie. Artefakt zabezpieczony. Artefakt zabezpieczony. Artefakt zabezpieczony, proszę bardzo. Artefakt zabezpieczony. Artefakt zabezpieczony. No, ta muzyczka jest świetna w tej grze. W ogóle, nie tylko ten utworek, utworki ED, wszystkie są świetne. No i to 3D, widzicie, to taki starociak, kurde, no jednak jest. No jest klasyka. Okej, okay, wy tu zostajecie. Dwie sztuki. A, i jeszcze taka ciekawostka, jeśli... nie wiem, którzy z was, którzy to oglądają, wiedzą o tym, ale ogólnie... Stosowanie flagi na pojazdach, nie? Tak jakby... zwiększa troszeczkę statystyki bojowe, tak jakby dodawało poziomy, nie, jednostkom. Więc ogólnie, jeżeli jest jakiś sztandarowy w pobliżu, tak, no to pozostałe jednostki mają, widzę, skuteczność większą troszeczkę w walce. Obrażenia, HP, takie tam. No okej, okay, no kontynuujemy natarcie. Myślę, że już możemy wysłać też do akcji Pamiry. O, i tam będą rąbać, nie? Powoli, a my tutaj jeszcze załatwimy te dwa. O! Pięknie, wrócicie. Dobra. Proszę państwa.
Ale te koparki, nie? Dużo HP mają strasznie. Punkty trafień. High points. A dobra, może centrum badań bardziej. Artefakt zlokalizowany. Ta gra jest właśnie ogólnie trudną grą, nie tylko dlatego, że tak mi się wydaje, że bot ma nieskończoność surowców zazwyczaj. Znaczy nie, w innych misjach ma skończoność, ale pod innym kątem jest trudna. Właśnie między innymi dlatego, że w wielu misjach jest tak, że bot dostaje wsparcie i go to nic nie kosztuje. Czyli po prostu spawnują mu się jednostki i one mogą tak robić o nieskończoność. Czyli musimy zrobić nasze jednostki, ustawić je w taki sposób, zrobić takie kontry, żeby załatwiać to jego, wiecie, wsparcie, które otrzymuje, lub załatwić go dostatecznie szybko, że tego wsparcia nie dostanie zbyt dużo. Jest kilka możliwości, no. Dobra, nie. Wy tutaj niszczycie te wraki. Po co? Bo my tu będziemy własną bazę budować, więc musimy zniszczyć te wraki. Żeby mieć miejsce, wiecie, na nasze budynki. O! Świetnie. Nikt tam nie krzyczy, że oberwał, więc chyba nic do nas nie strzela. Nie, to dobrze. Dobra, okej. Super. Pozbyliśmy się w większości. Proszę Państwa. No, we have low ammunition, very. Dobra, cofamy się. Jak widać, już się ściemniło. Światełka są. No, jak gniazda, to niosę wcale opancerzone. Szybko idą. Niestety te bastiony mają dużo HP i jeśli się nie mylę, też mają pancerz. No okej, te pamiry też nie mają amunicji kompletnie. A tu widzicie, jeszcze trochę nam zostało do rozwalenia. Musimy zniszczyć wszystko. Więc trochę to jeszcze potrwa. No dobrze, że są te artefakty. Inaczej to nie byłoby tego jak zrobić, nie? Po prostu nie mamy amunicji. No broń energetyczna gdyby była, to trochę lepiej by było, bo broń energetyczna, no, regeneruje się amunicja. Ale w przypadku ED też byłoby trudno, bo ED używa laserów, a lasery to działają w ten sposób, że zwiększają temperaturę, więc w przypadku budynków, które mają dużą powierzchnię mają, większość jednostki, a to by było dużo, no to by było problematyczne bardzo. No tak, no, już mamy kompletny brak amunicji. Zero, dosłownie zero. No nic, no, to jeszcze trzeba tyle rozwalić, no. Dobra, no, damy radę, nie, jakoś. Może najpierw te murki tutaj. Pamiry to już widzę, is dead. Zero amunicji. Ale co poradzić. Kaukazy przynajmniej są. 107 obrażeń, a taki Pamir 52. Ej, widzicie, to wcale nie jest duża różnica, nie? Te Pamiry też mocno tłuko. To bym powiedział, że takie z angielskiej terminologii glass cannons. Szklane działa, czyli o to chodzi, że one robią dużo obrażeń, ale mają kisiastą wytrzymałość. Te jednostki, właśnie te Pamiry. No i tak jest w sumie, to są takie glass cannons właśnie z tej terminologii angielskiej, czyli że one robią dużo obrażeń, ale mają bardzo małą wytrzymałość. No bo sami przyznajcie, nie, co to jest te 200, no tutaj nawet mniej będzie tego HP, powiedzmy 200 HP, co to jest, jak Kaukaz ma 1000 ponad, a pancerz taki sam. No więc co to jest właśnie, no. No ale tak, no taki glass cannon właśnie, potrafi walnąć porządnie, bo to nie są małe obrażenia, aż takie. Jak taka duża grupa będzie strzelać, nie? Wyobraźcie, albo jeszcze jak są dwulufowe, to już w ogóle. No ale ich wytrzymałość jest taka, że miękną parę chwil. No ja jeszcze to trzeba zniszczyć wszystko. Masakra. Cóż. Wy chyba już nie macie amunicji, co? Nie. Nie macie amunicji. A, jeny.
Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kolejny nie mają amunicji, no. No nic, no. Będzie to lepsze też chyba podgrzewanie tych budynków laserem. To by dopiero trwało. No, jeszcze dużo. Te forty trzeba zniszczyć. To najdłużej trwa zniszczenie tych fortów. No i są jeszcze te dwie jednostki Merkury latające. Nie jak to rozwalić. Bez sprzętu przeciwlotniczego. No dobra, to może przez ten czas, jak my będziemy młócić te budynki, to żeby jakiś temat poganać. Kurde. Artefakt zlokalizowany. Na przykład zastanawiam się chociażby, jaka była taka optymalna długość tych odcinków, nie? No wiecie, można dzielić to na części, nie? Na pewno tych późniejszych misji to ja w godzinę nie będę kończył, sądzę. Więc ile to miałoby trwać takie odcinki, to nie wiem. Na przykład dla mnie, bo też oglądam czasami innych tych ludzi na YouTubie, youtuberów. Więc dla mnie to była optymalna długość, to tak myślę 40 minut plus do maksimum, nie? Tak nie wiem, półtorej godziny to maksimum może. Niektórzy wolą krótkie, nie? Ale ja to powiem wam, to jeszcze zależy co się robi i tak dalej, bo na przykład jest ktoś, kto ogląda tak po prostu, prawda? Że po prostu wiecie sobie, nie wiem, przyjdzie z zajęć czy coś, czy z pracy, czy czego tam, no nie, i sobie odpali i sobie zaczyna oglądać po prostu. A są też tacy, którzy sobie robią taką dokładkę, że na przykład gra w coś. Też można i przy okazji ogląda, tak jakby, że zerkając co jakiś czas i coś leci w tle. Ja na przykład tak lubię zrobić czasami. I chociażby jest taka gra Stellaris, nie? Myślę, że niektórzy już widzieli ją u mnie na kanale. A jeśli nie, to można zobaczyć. Tylko, że to jest taka niedokończona seria, zaraz powiem o co tam chodzi. W każdym razie jest ta gra Stellaris. No ona jest taka, że tempo gry jest raczej małe w Stellarisie. To znaczy, no dobra, tu dostałem te komendy, jeszcze zobaczmy jak ci tłuką. Więc ogólnie tam się robi raczej tak, że w tym Stellarisie raczej się robi tak, że ustalamy tak jakby kolejkę, co mamy robić, nie? Na przykład budujemy tu coś, tu robimy technologię, tu coś, tu coś, tu coś. Zwłaszcza w późniejszej rozgrywce, nie? Jak już się robi taki mid game lub late game, czyli tak wiecie, że dojdziemy, rozbudujemy się swoje imperium, to jest oczywiście strategia i tak dalej. Wtedy zaczyna się taki okres właśnie, że tak zwalnia to wszystko. I wtedy raczej ustawiamy rozkazy i czekamy. No ja na przykład wtedy lubię sobie, wiecie, ustawić tę kolejkę rozkazu, że coś ma się robić i w międzyczasie sobie na przykład oglądam na YouTube coś. Nawet rozgrywkę czyjąś, bo czemu nie? I tak wiecie, nic nie robię, tylko będę czekał, no to wtedy sobie odpalam na przykład na Steamie w tle przeglądarkę, no i sobie oglądam coś. No i wtedy to mnie przeszkadzają te odcinki, bo mam na co popatrzeć, no sobie, bo i tak wiecie, w tym Stellarisie to jakby wszystko zwolniło, nie? Nic szczególnego się nie dzieje, więc ja sobie oglądam, bo... A jeżeli to była gra, powiedzmy, napakowana akcją, to rzeczywiście nie, też musiałbym się poświęcić albo coś pograć, albo obejrzeć ten odcinek. A jeśli chodzi o tę serię Stellaris w ogóle, wiecie, to one, mam dwie serie na kanale, one są niedokończone, nie? Już tłumaczę dlaczego. Pierwsza, to bardziej chciałem zrobić demonstrację, nie? Głównie, tak jakby moda, tego, który tam mam, który pobrałem i troszeczkę go, chyba coś tam zmodyfikowałem w nim też, no nie? W każdym razie to był mod pobrany, chciałem zrobić taką ala demonstrację gry, modzika, na skórki, takie tam, no więc... Wyszło krótko, a poza tym, jeśli się nie mylę, to update chyba wyszedł wtedy, nie, po jakimś czasie do gry. I już nie było co ciągnąć na starej, a nie wiem, czy save'y były kompatybilne, chyba nie. Więc seria się skończyła, nie, przez to, kurde, bo wyszedł właśnie nowa wersja i coś, co poradzić? No. Co zaś się tyczy drugiej serii, bo zacząłem robić drugą. Z drugą jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, mianowicie, ja ją zrobiłem. W związku z tym też, że nagrywałem głównie w weekendy, jeśli się nie mylę. Ja pamiętam już trochę, bo to było kawałek czasu temu, ale chyba tak. No więc tego czasu też nie było aż tak dużo, nie? Więc zazwyczaj się robi tak, że się nagrywa odcinki do przodu. No więc też tak miałem zrobione i ktoś może powiedzieć, że teraz to co powiem, że to jest głupota, no nie? Ale jednak ja trzymałem te odcinki, pamiętam, na pendrive'ie później. Miałem taki duży pendrive, nie? 60 parę giga chyba. Tam wchodziło tych odcinków naprawdę dużo. I chyba trzymałem je na tym pendrive'ie i po jakimś czasie ja je zgrałem po prostu z komputera na ten pendrive, o ile pamiętam. I miałem na tym pendrive'ie i się, wiecie, wrzucało, nie? Na przykład ten odcinek z tego pendrive'a i tak dalej, żeby nie zajmować miejsca na komputerze, to po prostu na pendrive to przerzuciłem.
Zresztą to też umożliwia, wiecie, jak jest się poza domem z laptopa na przykład wrzucić taki odcinek, o, to chociażby umożliwia to, że trzymałem na tym pendrive'ie, dlatego zrobiłem je w takiej wersji przenośnej i usunąłem z komputera tego głównego, nie, te odcinki, miałem tylko na pendrive'ie, no właśnie. I później ten pendrive mi się zepsuł, no, kurwa. Zdech po prostu, masakra, co? Czyli wiecie, wrzuciłem ileś tam tych odcinków, bo było wszystko dobrze, a po jakimś czasie chciałem właśnie wrzucić kolejne, bo ja miałem je. Ja miałem praktycznie tę serię skończoną, że już były te ostatnie odcinki, nie? Że już tam była chyba wojna z upadłymi imperiami i tak dalej, kurde. Już tam jeszcze dalej coś się działo, no ale pendrive zdech i... A że nigdzie nie miałem kopii tych odcinków. Więc tak było trochę, no... Okej, jestem w sytuacji troszeczkę bez wyjścia. No dobra, widzę, że kończymy z tą bazą. Okej, wszystko rozwaliliśmy? Czy jeszcze coś jest? Jeszcze coś jest. Okej, rozwalić wszystko. Świetna robota! Teraz możemy przystąpić do eksploatacji złoża. Zbudujcie bazę w celu wydobycia surowców. Tak jest, towarzyszu Fedorow. Operator jednostki GRUS. Dobrze, poza tym powinniśmy się mieć na baczności. Jestem pewien, że LC będzie nadal sprawiać nam kłopoty. Będzie lepiej, jeżeli już teraz powiększymy naszą niewielką armię. No co ty? Dobra. Dostaliśmy już właśnie tutaj wszystko, co jest potrzebne, czyli jednostkę budowlaną. Oczywiście, no i zaczynamy budowę naszej niewielkiej bazy wydobywczej. O, ktoś nas już atakuje. A, no LC już nam widzę, będzie życie uprzykrzać. Fabryka jednostek cywilnych. Surowce wydobyte. Wydobyliśmy surowce w tym. Naszej bazie tej głównej widzę, tak? Masz jakąś robotę? A, wydobycie, kopalnia. Jeszcze tutaj strzelmy. No, pamiry mi zostawiły, dobra. Zmień broń, zaczep działka sprzężone. Dobra. Nigdy nie pamiętam, gdzie jest tak jakby przód tej elektrowni, chyba tak jednak. O. No tak dla estetyki, nie? Czysto. Nie ma takiego dużego znaczenia. Dobra. Powinniśmy się zająć wydobyciem koniecznie. Mamy pojazdy wydobywcze. Mamy tajgę wydobywczą, dobrze. No i LC nas będzie atakować. Zaraz będzie nam potrzebny... Amunicja nam będzie potrzebna. Czy rafinerię trzeba zrobić? Okej. Masz jakąś robotę? Dobra, tu zrobimy, wiecie. Oczywiście. Produkcja. Trzy tajgi. Wyjazd ustawmy tu. Okej. Świetnie. Kaukaz, weź tu podjedź, bracie. To na wypadek, gdyby próbowali nas atakować jednostkami, wiecie, powietrznymi. O, no i super będzie. Robią się te tajgi, kurczę, tak coś długo. Podjedź tutaj, brachu, i strzel tu. O, dobrze. Okej, zaraz zajmiemy się amunicją. I teraz tak, ustawiamy mu, żeby tak robił, o. A jak tam energia, chwila? No mało jest tej energii, więc zrobimy jeszcze jedną. Okej, bojara też zrobimy. Ile to jest surowców? O, dużo. Musimy zabrać ile? 50 tysięcy kredytów. To jest 80 tysięcy, więc powinno nam wystarczyć spokojnie. Zrobimy też centrum zaopatrzenia. Będziemy amunicję dawać. Mamy dużo surowców, więc myślę, że możemy... Okej, opracowaliśmy artylerię. Myślę, że możemy bez problemów, wiecie, wszystko wybudować.
Nie możesz, co? Elektrownia ci przeszkadza. Dobra. Bardzo lubię LC. To chyba jest moja ulubiona frakcja tutaj, wiecie, LC właśnie. Chociaż ED też jest fajne, ale chyba wolę LC. No bo po pierwsze jest bardzo mobilna. Po drugie właśnie te broń, nie? Ten prąd i tak dalej, też jednostki im się regenerują, mogą w fajny sposób budować budynki i tak dalej. No lubię LC. No i też to, że zaczynają w Polsce, nie? Kurczę, to też jest początek kampanii w Polsce tutaj. Lubię LC. Masz jakąś robotę? No jak to nie lubić takich miłych pań poza tym, no nie? No dobra, może nie miłych, ale... A jednak... No. Produkcja zakończona. Dobra. Ustawmy... O! Super. No dobra, jestem bojar, się zrobił? Bojar się zrobił. Okej, no to jedziesz. I dostarczasz amunicję wszystkim naszym jednostkom. My jeszcze zrobimy tutaj te... Struktury obronne. No wiecie, o to mi chodzi. Znaczy, ustawiliśmy w formie takich mobilnych dział te Kaukazy. O, one będą tak stać. I strzelać, tak? Będą. O jem, te będą obrywać ostrowice. Wiecie, trzeba jeździć i uzupełniać im HP. Oczywiście. Okej, okay, ile te jednostki LC mają? O, mają najmocniejsze pola siłowe. O kurde. O matko, ej. Ale ich dużo, ja nie wiedziałem, że już tylu was będzie. Kurczę, blade. No to tracimy trochę te jednostki, widzę. Okej, okay, wytrzymaj, 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 kurde, uciekaj. No nie, no stracimy go, no nie, no wytrzymał. O ja, no musimy uzupełnić, wiecie, koniecznie te HP, no musimy jechać, no. Dobra, wieżyczki róbmy. No takie wieżyczka, można powiedzieć, to jest takie byle co, no ale wiecie. No trochę wytankuje, trochę wytrzyma. Mamy zaczep naprawczy? Nie mamy naprawczych. A, jeny. No dobra, to musimy jak najszybciej wydobyć te surowce i się stąd zwijać, bo tutaj rzeczywiście to jest terytorium naszych kochanych pań z LC i nie powinniśmy się tutaj pałętać. Tak, to jest ich terytorium. Finlandia i ogólnie Skandynawia jest kontrolowana przez LC, więc... Więc na pewno nie chcą, żebyśmy tutaj węszyli i zabierali ich surowce. Dlatego musimy przygotować tutaj tą naszą linię obrony, taką w miarę konkretną. Dobra. Artefakt zlokalizowany, dobrze. Działka, o. Kurczę, tylko że mi starczyło tych surowców, ale powinno mi wystarczyć. One używają też broni elektrycznej, dlatego zrobimy, o. Siła 61. No, powiedzmy, że nie jest to jakoś super dużo, ale nie jest to też mało. Też jeśli się nie mylę, to te jednostki nie przejdą do kolejnej misji, dlatego myślę, że możemy tutaj spokojnie, no... Nie musimy się tak martwić, że stracimy te Kaukazy, nie? Ale wiecie, to są jednak takie moje główne czołgi, takie tanki też, więc ja mam nadzieję, że one wytrzymają. Zabezpieczony. Artefakt zabezpieczony. Okej, naprawiliście się? Super, no to wracać do bazy. Koniecznie. Teraz tak, nie wiem, czy ta obrona wystarczy, ale mam nadzieję, że wystarczy. Zmień broń. Bo, jak zauważyliście, ten atak był silny. Nie wiem, czy one będą jakoś silniejsze, czy nie, ale... LD... Nie, to była kampania LD. Nie chcę mi się przewalać przez całą tonę tych save'ów. No grałem w tą grę jakiś czas, tylko wiecie, na nagrywanie się zdecydowałem później, że tak powiem. Więc mam tak jakby porobione wiele z tych misji, nie? Dlatego mam nadzieję, że sobie poradzę z następnymi, ale gra jest jednak trudna.
trudna, jest trudna, trudna, naprawdę. To jest. Nie wiem też, czy będą atakować mnie od południa, czy tylko od tamtej strony, właśnie nie pamiętam. Tego jednak wolałem obie strony obstawić. No a Pamiry, te nasze Glass Cannons, niech też podjadą. Drzewo wynalazku, widzicie? Tak, Pamir 110, podstawowy jest setka, a tutaj jest 120. Czyli rzeczywiście to są stare modele, to są setki, czyli najstarsze. Nie mogą jeszcze mieć pól siłowych, mają najmniejszą wytrzymałość, a my możemy produkować nowsze wersje. No i widzicie, mamy sprawnie funkcjonującą linię tutaj produkcyjną, czy wydobywczą. Mogę zrobić ten taki budyneczek, co umożliwia mi transport? Czekajcie, jeszcze się upewnię. Nie, nie mogę. Utylizator. Mogę zutylizować te jednostki na koniec, może będę miał jakiś transfer surowców, ale... Dobra. Pierwsza 30 jest, Finlandia, tak. Transportujemy. Gotóweczka, rosną nam właśnie zasoby powoli. Amunicja jest. O, jakaś muzyczka się nałączyła. A nie, to jest taki ten nocny team czy coś. Taki creepy, nie? Jest tak. O, widzicie? Tak cisza przed burzą, nie? Jest sobie ta baza. Tak wszystko funkcjonuje. Ruiny, nie? Tutaj tej bazy LCS spokojnie prowadziły wydobycie, nie? Centrum naukowe, jakieś badania, nie? My te wyszliśmy z buciorami, nie? Że tak powiem. Zrobiliśmy swoją. Ale wiemy, że to teren wroga, to wszystko, te wzgórza i tak dalej, to wszystko kontroluje LC, to jest ich teren. Tak trzecia 10, my tak siedzimy, nie? Tutaj ta załoga wszyscy, nie? Tam może niektórzy coś pią, jak któryś czuwa w tym czołgu, nie? Sobie i jak coś, to zawiadom mi kolegów, że ej, atakują nas. Na zmianę, nie? Jeden drzemie, na przykład operator działa. No. I czekamy, tak? Czekamy na atak LC. Moglibyśmy sobie mapę pozwiedzać może przez ten czas, tak dodatkowo, ale nie wiem, czy to jest jakiś sens. Widzicie, tutaj jest ta droga tak jakby. Czy ona nie jest taka bezpośrednia, trzeba by trochę się pobawić po mapie, ale da się chyba też tędy wjechać tutaj. Muzyka nocna. Gruz z polem siłowym, no to taki trochę lepsza wersja, nie? Taka bogata. No dobra. Tak, tutaj pracuje pełno paro, nie? Słychać, że tak jakby tam jest człowiek, operator, nie? To, no ale to bardziej tak, tak całą dobę to chyba komputerowo. Powinien jakiś robot tam kosić, nie? Kierować tutaj go. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy właśnie naszej linii obrony. O, sobie tak czekają wszyscy, tak? Powinni te czołgi jakoś, wiecie, nie? Nad workami, z piaskiem, jakoś tak wzmocnić, tak naprawdę, nie? Zrobić taką fortyfikację. W ogóle możecie widzieć czasami jakieś takie dziwne ruchy. O, bo szczerze mówiąc, trochę mi się kółeczko od myszki psuje. No, a mysz jest już trochę walnięta. Trzeba będzie znowu załatwić. Ale też jestem raczej z tych, którzy, wiecie, którzy próbują wykorzystać dane urządzenie długo, zamiast zmienić, nie? Na przykład niektórzy zmieniają telefony tak często, ja raczej nie, bo po co mi? Kurde, ten dobrze chodzi, może nie ma, nie wiem, najlepszych parametrów w takiego wielkiego ekranu, no ale działa, no to jeszcze, to po co nowy, nie? Płacić dodatkowo. Tak z myszą trochę, nie? Też właśnie jeszcze tak troszeczkę szwankuje, nie? Czasami przyciski też szwankują troszeczkę, ale powiedzmy, jeszcze jest na takim poziomie, że to jest do przejścia, więc... Jeszcze jej nie zmieniam, o. A jak mocniej pokręcę, to trochę łapię, o. Ale czasami trochę szwankuje. A może niedługo rzeczywiście ją wymienię, no to fakt. Surowce wydobyte. Surowce wydobyte to chyba u nas, co? W sensie w tej bazie tu. Ta, wydobył, okej. No teraz ty tutaj, drogi panie, no okej, skoro wydobyte, to możesz tak jeździć. Sto tysięcy prawie, ładnie. No. Druga misja w Korei jest dość trudna. No,
trudna będzie. Ale rano ją zrobić, nie? Tak jak mówiłem. Ale może trochę zająć i najłatwo nie będzie. To w sumie mogę to przyspieszyć, to czekanie. Wtedy będę musiał pamiętać, ile razy klikałem. Dwa razy, tak, teraz. Jakie tempo jest? Bo nie wiem. Chyba normalne, tak? Zrób atak. Stop. Tak, chyba normalne. No więc zebraliśmy już 25 tysięcy, czyli połowę tej sumy, która jest nam potrzebna. Gotówka. Kurczę, chciałbym, żeby wyszło AR 2170, wiecie, szczerze mówiąc, tak, kolejna część. Ale dla mnie mogliby zrobić nową fabułę albo to poprawić. Na przykład, nie wiem, czy jest sens taki trochę to, no to całe zniszczenie Ziemi, później na tych innych planetach się tłukło, to było takie trochę, zaczynało być dziwne jak dla mnie, wiecie? To ja szczerze mówiąc, już bym wolał, żeby Ziemia przetrwała, ale rzeczywiście te korporacje mogły pójść na inne planety, na przykład Mars i Księżyc jak najbardziej mogły być polem bitew. Ale Ziemia nie byłaby zniszczona, tylko to po prostu to była historia, powiedzmy, wielka wojna, nie? Jak kiedyś była wojna światowa, tutaj też mogła być po prostu wojna światowa, tak jakby między tymi korporacjami, o surowce czy coś. No i na przykład się tłukli, nie? Aż się tak wyniszczyli już, na przykład, że komputer się zbuntował, że ten Golan i tak dalej, nie? Że się tak wytłukli, że zrobili, wiecie, zawieszenie broni. Mając oczywiście nadzieję, że już to się nie powtórzy więcej, tak? No i później by się okazało, bardzo mi przykro, ale znowu wybuchła wojna. Kolejna część. No a po co niszczyć tę ziemię, nie? Kurde. 160 to mnie trochę chyba przeszkadzało. Widzisz, że nie było takich ziemskich map aż później, nie? Nie było takiej naszej tradycyjnej ziemi, widzicie, jakieś tu rośliny, wszystko tylko... Albo na Marsie, albo coś tam jeszcze. No, ale ja lubiłem 2160. Też mi się podobał koncept, że była piechota wprowadzona. Chociaż ta piechota, no bądźmy szczerzy, była trochę bezużyteczna w 160. Padała prawie od razu na parę strzałów. Uważam, jedynie tam UCS chyba, no i LC jeszcze jako taką miały dość to piechoty jako taką, w sensie ED chociażby mogło zrobić, żołnierze się czołgali i to im zwiększało wytrzymałość. No ale akurat LC no też mogła latać i ta ich piechota miała broń energetyczną, co dawało im niezłe rąbnięcie. Ale tak ogólnie to piechota to było niby jednak logiczne, nie? Otrzymać strzał z pojazdu, że szybko ktoś taki umrze, że tak powiem, ale i tak no była trochę bezużyteczna piechota. Ale sam pomysł fajny, jak najbardziej. Też bym wolał, żeby piechota była. Można by też jakieś technologie dla piechoty dać, nie? Takie oddzielne drzewko, takie tańsze. Na przykład to, że technologie ogólnie by były tańsze dla piechoty sporo, ale na przykład, nie wiem, lepsze pancerze kompozytowe, że zwiększa wytrzymałość, jakiś moduł regenerujący życie, czyli takie, wiecie, oporządzenie medyczne, jakieś tam karabinki lepsze, nie? Dla piechoty, takie tam. To było fajne całkiem, uważam. Ta gra miała potencjał, kurde, mogliby zrobić właśnie jakąś tam kolejną część czy coś, a to... A tu tak wyszło, jak wyszło. No, więc widzicie, mamy dużo czekania, ale mam nadzieję, że chociaż dobra muzyczka i ten mój monolog jakoś ten czas umila. Nie wiem, że mógłbym to wyciąć, nie, ale... No dobra, nie, to może pogadajmy lepiej. Ja myślałem, że jeszcze przyspieszę. Więc będę musiał pamiętać, żeby 3 w dół zejść. Kurczę, czy to był jedyny atak LC w tej misji? Widzicie, tak ten czas tutaj leci, nie? To już kolejny dzień normalnie jeszcze, nic się nie dzieje. Ja się tu ufortyfikowałem, kurde. Mając, wiecie, spodziewając się uderzenia, nie? To jak tu było, a to coś nic się nie dzieje, kurde. Żołnierze już się totalnie rozluźniają. Wiemy, że to jest Finlandia, ich teren, a tutaj coś... Spokój, nie? Spokojna, no, towarzysze, no. Nic się nie dzieje. No cóż. Praca w re. Dużo jeszcze surowców to zostało, tak z ciekawości, w złożu? No, ładnie, jeszcze 30 tysięcy, no to dużo, widzicie? No to nasza baza kosztowała nas, nie wiem, 10 tysięcy, myślę. Z hakiem może, 10 tysięcy z kawałkiem, nie tak dużo wcale, nie? No. 8.20, 8.30. Zaraz będzie, już 8.30. Idzie bardzo sprawnie.
Ja jeszcze 5000, spoko. Będzie kolejna misja. Chyba na tym skończymy, nie? Ten odcinek. Troszeczkę, no, kurczę, nie zapomniałem, o której zacząłem nagrywać, bo nie wiem, ile trwa. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie. No, ta misja jest raczej spokojna, nie? To jest pierwsza misja, no. Nie jest tak źle, ale tutaj ogólnie to ma takie tendencje do skoków trudności, ta gra. Druga z kolei, mówię, jest, uważam, że jest naprawdę wymagająca nawet, wydaje mi. Zwłaszcza później, jak trzeba będzie załatwić wrogów, nie? Zaatakować ich bazę i tak dalej, no to już nie będą przelewki, to już będzie trudne. Nie wiem, może się wkopałem, nie? Mówiąc, że zrobię serię z tego, ale dobra, spróbujemy to razem ogarnąć. Oczywiście też jak najbardziej jakieś porady czy coś, no nie, jakby ktoś chciał napisać, na przykład na kolejny odcinek. O, jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to prosiłbym o ewentualne porady do następnych odcinków. Powiedzmy, że mam jako taką swoją strategię, a poza tym zawsze potrafię improwizować jakoś, no nie, ale jednak, o, nie gardzę, więc jak najbardziej, jeśli ma jakieś porady, żeby jakoś sprawnie sobie poradzić, to no. No i proszę bardzo, mam 50 tysięcy. Jestem z was zadowolony, generale. Obecnie posiadamy wystarczającą ilość surowców, aby wyprodukować konieczne elementy wyposażenia promów. Pozwólcie sobie i waszym żołnierzom na chwilę wytchnienia. Dam wam znać, gdy będę znów potrzebował waszych usług. Tak jest, towarzyszu carze. No tak trochę takie wycofanie się, nie? Takie średnie tak wysadzić wszystko w powietrze, no ale już niech będzie. Widowiskowy koniec, kurczę. No i oni też trochę wyprodukowali, ale mieli pojazdów, troszeczkę ich mieli. Wynalazki jakieś zrobili, więc ładnie, gotówka wydana, wojenem. Dużo miały na początku. Pieniędzy strasznie, kurczę, ostro. Dobra, ale wygraliśmy, mamy misję drugą. Mam jakieś technologie z ciekawości? No tylko te, myślałem, że może jakieś nowe doszły, ale nie. Jeszcze tu są surowce, 2000 jeszcze, biednie trochę. No nic. Jednostki jakieś to samo. Jeszcze rozumiem, że dopiero w kolejnej misji dostanę nowe. Więc taki Pamir kosztuje nas 800. Jak będzie bez pola siłowego, to będzie 200 taniej, no ale... No dobra, te 120 to jest mało, nie? Ale jednak coś. No taki glass cannon, nie? Że potrafi walnąć. Widzicie? Siła 61 to nie jest mało aż tak, ale kurczę... Ta wytrzymałość, to jest bieda straszna. No dobra. No przynajmniej na broń energetyczną, przedkonwencjonalną, dzięki temu, że ma ten pancerz, to trochę wytrzyma, ale jednak bieda. No dobra, to robimy save'a. Robimy save'a. No może od ED będziemy nazywać, żeby było szybciej. Teraz będzie ED misja druga. No, więc przeszliśmy z powodzeniem pierwszą misję, bez większych problemów, na szczęście. Mam nadzieję, że tak też będzie z kolejnymi, więc widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem dokładnie, jak to jeszcze będzie z tą regularnością, nie? Bo wiecie, no są też inne rzeczy do roboty niestety, ale myślę, że spróbujemy. No, więc do zobaczenia.